Pani marszałek, Wysoka Izbo, ja przysłuchiwałam się wczoraj Komisji Rolnictwa zdalnie i wystarczyło mi to naprawdę, żeby zrozumieć, że całą swoją politykę tego niechlujstwa i niegospodarnego, braku gospodarowania racjonalnego środkami i też presję na to, żeby produkować następne stanowiska dla swoich znajomych, wy po prostu chcecie przykryć tym, że do tego projektu dokładacie kilka sensownych i dobrych rozwiązań dla rolników, ale istotą nie jest to, to jest po prostu przy okazji właściwie, żeby opozycja nie mogła być przeciw, to dorzuciliście coś rolnikom, ale istotą tego projektu tak naprawdę jest tylko i wyłącznie powołanie tej spółki potrzebnej wam tylko tak naprawdę do tego, żeby były nowe stanowiska, jak tu wszyscy powiedzieli, dla waszych ludzi. I rzeczą niewyobrażalną jest to, że wczoraj pani prezes agencji, pytana o konkretne koszty w sposób merytoryczny i rzeczowy, za każdym razem odpowiadała, to nam się będzie opłacało. Jak można tak planować gospodarowanie środkami publicznymi, żeby pisać projekt powołania spółki z odpowiedzialną z ZOO i nie wiedzieć, ile ona będzie kosztowała? To każdy przedsiębiorca wie, że żeby otrzymać środki, musi dostać biznesplan, a wy przychodzicie na komisję i chcecie, żebyśmy poparli projekt, bo to się wam będzie opłacało. Dziękuję pani poseł. Pan...